Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Olaf Gałecki, bloger, student politologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Napisałeś list do władz Odry Opole. Po co? Napisałem dlatego, że jako kibic, jako mieszkaniec Opola postanowiłem, że pomyślałem, że fajnie by było, jakby nasz klub rodzimy miał hymn. Bo w sumie odkryłem, będąc na meczach kilkakrotnie, czy tam kilkanaskrotnie w tym roku, czy w zeszłym roku, że nie mamy hymnu. Jest bardzo cicho podczas wychodzenia kibiców. Piłkarzy. Piłkarzy na boisko. Tak. A w Polsce to się praktykuje? No bo na zachodzie Europy to tak. To najlepsze kluby mają. Jak najbardziej. Właśnie w lipcu dane mi było być w Warszawie. Byłem wtedy na meczu Legia z Celticiem. I gdy już tam myślałem, że zaraz będzie rozpoczęcie, no ale speaker mówi, no to panie, panowie, wstajemy do hymnu. I no cały stadion na Łazienkowskiej rozbrzmiał sen o Warszawie Niemena. No przefantastyczne. Wszyscy, znaczy ja przynajmniej się poczułem taki, no inne coś we mnie stąpiło. Takie, że warto kibicować, żeby się rozruszyć. Wszyscy śpiewali, no bo to najsłynna piosenka. I to pomogło, bo Legia niespodziewanie wygrała. No wygrała. Co się później okazało, to niestety tam już było przykro, ale mecz wygrała i to dość wysoko. Czy to by Odrze też pomogło w wygrywaniu? Sądzę, że tak. Sądzę, że to jest taki czynnik psychologiczny. W tej chwili mamy naprawdę dobrego trenera, fajnych zawodników. Ten styl widać, że jak na tą ligę to naprawdę się staramy. Jest jakiś poziom, jest jakiś zaczynek, zalążek tego wszystkiego i mam, tak myślę, że hymn dałby taką kolejną podbudowę, że idziemy wyżej, że się nie stoimy w miejscu, tylko idziemy do góry cały czas. A oprócz Legii, jakie drużyny w Polsce jeszcze mają hymn? Wiesz? Szczerze na rynku polskim dokładnie nie wiem. Wiem, że chyba Wisła Kraków coś ma, ale tak naprawdę wzorowałem się też na, w moim liście też adresuję właśnie, odnoszę się do zachodnich marek, jak Barcelona, jak Liverpool. Wszystkie praktycznie mają hymny. No i te mają więcej kibiców na stadionie niż Opole mieszkańców. No tak, no ale też nie mamy takiego dużego stadionu. A to jest zupełnie inna sprawa. Słuchaj, i co, dostałeś już jakąś odpowiedź od władz Odry Opole? Co oni oficjalnej odpowiedzi nie mam. Wiem jedynie, że na Facebooku, na swojej stronie opublikowali mój list, dali link do mojego bloga i tam się zaczęła dyskusja kibiców. Oni to zatytułowali Kibic proponuje. Więc po prostu widziałem, że wzięli to pod uwagę, ale jeszcze jednoznacznej odpowiedzi od nich, czy od fan klubu, jedna Odra też nie mam. A co w tej dyskusji kibice pisali, że są za, przeciw? Właśnie Sebastian Berdziel, który prowadzi historię Odry Opole na Facebooku i stronę internetową, to on właśnie wspomina, że już kiedyś były próby stworzenia hymnu. Chyba nawet kilkakrotnie. Ostatnia wersja to była w 2007, czyli 7 lat temu już próbowano. Coś nagrano w studiu Radio Opole, ale niestety temat totalnie upadł. Ani artysta się to żaden nie włączył po prostu. A kiedy to było i ile lat temu? 2007, 7 lat temu. Aha. Można by to gdzieś odgrzebać. Tak, właśnie Marcin Fejś, były piłkarz, Odry to wrzucił pod tym moim linkiem i jako, że kiedyś już próbowano. No i właśnie tak naprawdę i słowa są, i piosenka jest, tylko trzeba by zorganizować na studio zezwolenia wszystkie, żeby można było już to ruszyć. Chciałbym to ruszyć. A chciałbyś to odgrzeć, czy coś nowego zupełnie stworzyć? To już tak naprawdę też nie chcę ja decydować. Ja jestem takim mieszkańcem, kibicem, nie należę do fan klubu Odry po prostu, więc chcę też wziąć pod uwagę, co kibice będą o tym myśleć, bo to oni głównie przychodzą, oni robią oprawy, oni jeżdżą na wyjazdy, więc nie chcę tutaj sam mówić, ja będzie tak i tak. Chciałbym, żeby to była ogólna dyskusja, czy kibiców, czy po prostu sympatyków Odry, mieszkańców. A Odra w której teraz widzę gra? To jest trzecia liga, to jest czwarta liga, bo to jest ekstraklasa i trzecia. A ilu kibiców chodzi na tą Odrę? To jest różnie tak naprawdę, w zależności od przeciwnika, ale jest ta trybuna kibiców tych zagorzałych, to tam z 30, może jest 40 osób, to jest dość dużo. No i na tej głównej trybunie, czyli tej rodzinnej, że tak powiem, to 100, może więcej, czasami 200. To aż tak dokładnie nie wiem. A to jak pytam w kontekście tego, czy miałby to ktoś śpiewać w ogóle? Oczywiście. Znaczy, to zaczęłoby się tak, że na przykład na wszystkich stadionach zachodnich to rozmiewa z głośników. I po prostu kibice wstają i śpiewają, bo czują, że chcą. Głośniki na stadionie Odry są?
Są speaker, znaczy Jeszcze. nie wiem, czy takiej jakości, jakiejś dobrej, ale speaker spokojnie może informować o zmianach, o przebiegu meczu, wszystkim, więc dałoby radę na pewno. I myślisz, że to się powiedzie, że to się przyjmie i spowoduje, że Odra będzie awansować w Znaczy, poszczególnych szczeblach rozgrywkowych co roku. czy to spowoduje, to nie wiem, ale na pewno byłoby, sądzę, że łatwiej. Taka mentalność by nas się zmieniła, że skoro mamy już dobrego trenera, skoro mamy naprawdę dobrych zawodników, mamy kibiców, którzy będą przychodzić, będą czuli się bardziej zjednoczeni z drużyną, może to pomóc. I mamy połowę stadionu. No, nawet chyba mniej niż Dobrze, że połowa. boisko jest całe. No tak, bo jest, udało się w całości. I dwie bramki, bo mogliby też teoretycznie grać na jedną. No tak, no za dzieciaka się grało, że trzeba było wyjść za połowę i wtedy była bramka przeciwnika. No tak. A co powinno się zrobić z tym stadionem, ze stadionem żużlowym? Tu mamy problem duży. Jeden wygląda jak wygląda, drugiego mamy połowę. Znaczy, domyślam się, że w tej chwili mówienie o jakimkolwiek remoncie jednego czy drugiego stadionu byłoby odebrane jako, że mamy za dużo pieniędzy w Opolu. No wiem, że teraz każdy z kandydatów, każdy mówi, na to powinny iść pieniądze, na to, więc nawet nie śmiem mówić, czy stadion Odry jest taki tak aż ważny, żeby, czy stadion Kolejowa jest aż tak ważny, żeby go remontować w tej chwili. Doszliśmy do tego, że mamy wybory i różne obietnice. Który pomysł Ci się bardziej podoba? To, żeby mieć tramwaj w Opolu, czy żeby zbudować lotnisko? Znaczy, Bo takie dwa postulaty w tym tygodniu padły. Godne rozważenia oczywiście. do obu pomysłów jestem dość sceptyczny. Czytałem artykuł w Polityce na temat lotniska i wiem, że chyba większość lotnisk tych krajowych, państwowych właśnie pod różnymi miastami ma ogromne problemy finansowe. Tak naprawdę to jest Nie utrzymywane, zarabia. tak, nie zarabia, tylko traci. No, trzeba je dofinansowywać, trzeba co chwilę tam wkładać pieniądze. I tak naprawdę to jest takie niejako przekleństwo tych gmin czy tych powiatów, które mają. Bo ja mam jeszcze jeden postulat, który z kandydatów mógłby uwzględnić. Można by obiecać w trakcie kampanii, że załatwię Ligę Mistrzów w Opolu. O, na przykład, Że może w by, ciągu tak. 4 lat Odra będzie grać w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No tam grać to nawet nie, znaczy to będzie ciężko, ale wystarczy, że będziemy tym meczem finałowym, że stadion Odry będzie na mecz finałowy, też będzie mało kibiców, ale. A nie, ja myślę o tym, że drużyna Odry Opole będzie grać w Lidze Aha! Mistrzów, a nie, że finał No rozegrany to trzeba będzie. by naprawdę duże pieniądze zainwestować. I w bazę treningową, i To wszystko, może no ale. ten, że jak sprywatyzujemy ECO, to z tego przeznaczyć pieniądze na awans. Albo na kupienie po prostu Ligi Mistrzów. No I tak, to ale się są. wszystko można załatwić. Tak, no teraz, skoro Katar dostał Mistrzostwa Świata w 2022, no to my możemy dostać Ligę Mistrzów, tak naprawdę, więc załatwić teraz to chyba nie jest ciężko. Dobrze, to jeszcze trzymając się tematyki piłkarskiej, powiedz mi, co myślisz o starciu, pojedynku kibiców Śląska i Odry na Orliku? Mnie to zawsze takie coś odrzuca. Ja jestem właśnie fanem takiego po prostu futbolu, czystej piłki, ładnej gry. Jak byłem na zachodzie, właśnie byłem na meczu klasyku, czyli Barcelona-Madryt. Dwa chyba radiowozy stały na 90 ponad tysięcy ludzi. Było totalnie bezpiecznie. Dzieciaki szły, babcie szły starsze z dziadkami. Nie było bujek. To było fajne po prostu. Brzemy się na boisku, poza boiskiem jesteśmy spoko. A jak oceniasz zachowanie kibiców Odry, którzy tak powiem, dostali w skórę, ale nie czują się pokrzywdzeni i policji nie będą się domagać ścigania? Znaczy nie jestem dokładnie. Nie przeglądam się tej sprawie, no ale uważam, że jakkolwiek zachowanie kibiców. Nie popieram żadnej agresji ani bawienie się w tego typu zabawy, że te gierki. Ale powinni na przykład zgłosić policji, żeby ścigano tamtych z Wrocławia? Czy tak Też powiem, nie wiem, lepiej oni, kibic, zamieść to pod dywan? znaczy kibice też mają swój kodeks, mają swoje zasady i może po prostu uważają, że nakablowanie czy danie policji cynku będzie odebrane w ich stronach może negatywnie. Nie wiem, jak oni to rozpatrują, więc nie mogę się tak wypowiadać. Okej, no dobra. Czekamy na rozwój akcji związanej z hymnem dla Odry Opole i na to, który z kandydatów obieca Ligę Mistrzów. Nie wiem, O. może Marcin Ociepa na przykład, o, podsuwamy pomysł. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Olaf Gałecki, student Uniwersytetu Opolskiego, bloger, był moim gościem w drugiej kawie.